Podhale od dłuższego czasu boryka się z problemem komunikacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o dojazd do Zakopanego. Problemem z dotarciem do stolicy Podhala mają nie tylko turyści, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy pracują lub chcieliby pracować w Zakopanem. Przepustowość popularnej Zakopianki, jak i pozostałych dróg dojazdowych już od dawna nie jest wystarczająca, a przejechanie 23-kilometrowego odcinka z Nowego Targu do Zakopanego zajmuje od 40 nawet do 1,5 godziny, w zależności od sezonu i pory dnia. Rozwiązaniem mogłoby być usprawnienie transportu kolejowego i właśnie temu zagadnieniu było poświęcone spotkanie marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy z przedstawicielami samorządów lokalnych z rejonu Podhala. Co do tego, że nowoczesne i szybkie połączenie kolejowe z Zakopanem jest potrzebne, wszyscy byli zgodni. Natomiast kwestia, jak to zrobić, wywołała gorącą dyskusję, w której marszałek Jacek Krupa jasno postawił warunki, kto za co byłby odpowiedzialny i jakie poniósłby koszty. Wójtowie i burmistrzowie podhalańscy chcą i jesteśmy za tym, ażebyśmy uruchomili pociąg wahadłów pomiędzy Zakopanem a Nowym Targiem. My mówimy tak, tylko trochę inaczej. To zbudujmy spójny system transportowy oparty o to wahadło Zakopane-Nowy Targ, ale uzupełniony całym systemem dowozu pasażerów z okolicznych miejscowości. Czyli zintegrujmy transport kolejowy z transportem kołowym, tak ażeby mieszkaniec jadąc do pracy, wychodząc z domu, wsiadał do autobusu, który zawiezie go do stacji kolejowej, przesiądzie się na kolej, pojedzie do Zakopanego, wysiądzie i wsiądzie do autobusu miejskiego w Zakopanej, wysiądzie w swoim zakładzie pracy na jeden bilet. Na jeden bilet w ramach tej samej ceny. Tak jest w Wieliszce, tak jest w Krakowie, tak jest w Tarnowie, tak jest w Miechowie. Po prostu zróbmy to, co jest gdzie indziej. A żeby to zrobić, musimy współpracować. Sam marszałek tego nie zrobi, sam wójt, ani burmistrz też tego nie zrobi. Możemy to zrobić tylko razem. Województwo zapewni pociąg, zapewni znaczną część dopłaty do tego pociągu, a wójtowie i burmistrzowie muszą uzupełnić infrastrukturę o parkingi, o linie autobusowe. Muszą zorganizować transport dowozu pasażerów. Przystanki i dworce muszą być wyremontowane, muszą być ładne. Nie może być tak, że piękny, nowy, pięknie pomalowany pociąg, bardzo nowoczesny, stoi obok kupy miału na stacji kolejowej. Szacujemy w tej chwili, oczywiście jeszcze projekt nie jest gotowy, ale gdyby uruchomić takie wahadło, trzeba dopłacić z budżetu do samych kolei około 5 milionów złotych na eksploatację w skali roku. No liczę, że podzielimy się samorządami w ten sposób, że 2/3 to zapłaci województwo, 1/3 gminy i powiaty, więc to rzeczywiście dla nich są niewielkie pieniądze, a korzyści niezmierne. Pierwszy projekt przewiduje uruchomienie podhalańskiej kolei regionalnej na odcinku Nowy Targ – Zakopane, gdzie, jak zapewniają przedstawiciele PKP, infrastruktura jest w dobrym stanie, a czas przyjazdu pociągu powinien oscylować w granicach 23 minut. Gdyby uruchomiono połączenie Rabka – Zdrój – Zakopane, o co zabiegał wiceburmistrz Robert Wójciak, pociąg powinien pokonać tę trasę poniżej godziny. Burmistrz Zakopanego nie ukrywał, że takie rozwiązanie komunikacyjne pomogłoby upłynnić ruch związany z dojazdem do Zakopanego, jak również samo poruszanie się po nim, gdyż miasto ma w planach daleko idące udogodnienia dla osób poruszających się transportem publicznym. My jesteśmy bardzo dobrze przygotowani w tym momencie do całości rozwiązania komunikacyjnego w Zakopanem. Mamy projekty, które w tym momencie są u marszałka i mamy nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie i zaczniemy ten nasz projekt cały i pomysł realizować. Jesteśmy przygotowani co do rozbudowy dworca, przebudowy, rewitalizacji całości tego terenu i przede wszystkim tych budynków, ale też jesteśmy przygotowani do całości rozwiązania komunikacyjnego między na przykład dworcem a Kuźnicami dla turystów i w tym momencie również przygotowujemy wspólne działanie takie komunikacyjne z dworcem, a pozostałymi ościennymi gminami. I tutaj w najbliższych tygodniach, miesiącach chcemy taki system wspólnie z wójtami, starostą przygotować. Samo Zakopane jest w tym momencie na etapie bardzo dobrym co do samych projektów przygotowawczych. Oczekujemy tylko na dofinansowanie.
Kolejnym krokiem miałoby być połączenie kolejowe Kraków-Zakopane z czasem przejazdu poniżej 2 godzin. Warunkiem przy funkcjonowaniu obecnej trasy jest wybudowanie łącznicy w Chabówce, która skróciłaby czas przejazdu między Suchą a Zakopanem o około 20 minut. Marszałek Jacek Krupa zadeklarował, że jeżeli samorządy lokalne przygotują infrastrukturę okołotorową i zorganizują transport umożliwiający komfortowy dojazd do stacji, pierwszy pociąg pojawi się do końca grudnia tego roku. Spotkanie zakończyło się miłym gestem ze strony wójta gminy Rafała Szkaradnińskiego, który wręczył w prezencie marszałkowi Krupie nartę marki Polsport, produkowaną kiedyś w wytwórni nart w Szaflarach. Zażartował, że drugą marszałek otrzyma po uruchomieniu kolei na Podhalu. Metry 10 centymetrów.